Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Wyszedłem sobie na spacer, żeby nagrać dzisiejszy film, dzisiejszy odcinek. Mieliście okazję posłuchać walca francuskiego w wykonaniu Mirka z kanału Music and Cookie. Serdecznie was zapraszam, żebyście śledzili, subskrybowali, lajkowali i oglądali inne różne wykonania, które są jego autorstwem, jego syna. Znajdziecie tam naprawdę wiele fajnych kompozycji. To jest tak tytułem wstępu tego filmu. A w dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać o tym, jakie są moje doświadczenia, jeśli chodzi o wynajem mieszkania w Rumunii. Bo to jest naprawdę ciekawy temat. Nie będę dzisiaj dyskutował może o cenach. Kiedyś może zrobię jeszcze jakiś taki odcinek. Ale chciałem powiedzieć o tym, jakie były moje relacje, moje Anny z ludźmi, u których wynajmowaliśmy nasze mieszkania tutaj właśnie w Bukareszcie, czy choćby nawet na przedmieściach w Popeszti, Leordeni, Ilfow, skąd nakręcam ten dzisiejszy film i większość filmów ostatnio. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam was na dzisiejszy film. Obrócę jeszcze troszkę kamerę na chwilę, żeby wam pokazać, jak dzisiaj jest, jaki mamy dzisiaj poranek. A jest po burzy, po deszczu, wszystko mokre, zmoczone i chciałoby się rzec, że pogoda jest brzydka. Nie chciałem używać jakichś brzydkich słów. Ostatnio mieliście okazję zobaczyć odcinek, którym komentowałem jedno brzydkie słowo. Tak mi się nawet ono nasunęło, żeby określić tym słowem pogodę, dzisiejszą pogodę, ale dobrze, w tym filmie nie będziemy tego w ten sposób opisywać, używać tego rodzaju epitetów. One były po prostu związane tylko i wyłącznie z tamtym filmem. Także okej, zaczynam i przechodzę do meritum mojej wypowiedzi w dzisiejszym odcinku. Pierwsze mieszkanie, które wynajmowałem z Aną, to było w dzielnicy Cygańskiej, w Piazza Ferentari. I muszę wam powiedzieć, że tam mieszkaliśmy przez 2 lata. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, czy nie. Niektórzy dołączyli jakiś czas temu, oglądając ten kanał. Ta dzielnica cieszyła się naprawdę bardzo złą sławą. Bardzo złą, ponieważ w większości mieszkała tam właśnie ta społeczność cygańska. Ktoś mi gdzieś powiedział, żeby nie używać tego słowa, że ono jest obraźliwe. W ogóle sami Cyganie mówią, że dla nich to jest obraźliwe, wypowiadając się w ten sposób, ale wiecie co, jakoś jestem tak przyzwyczajony i nie mówię tego słowa w tym kontekście, żeby obrażać ich, żeby wypowiadać się negatywnie. Ja zawsze mówiłem, że Cyganie to są też dobrzy ludzie. Są, wielu z nich jest naprawdę w porządku, są specyficzni, bo tak jak mieszkaliśmy właśnie w tamtej dzielnicy, to było trochę inaczej niż w innych miejscach. To znaczy, byli przede wszystkim głośni, głośno rozmawiali, głośno krzyczeli, przekrzykiwali się, robili awantury, przenosiły się te awantury na ulicę, czasami się bili między sobą. Przede wszystkim śmiecili, dużo było śmieci. Jak wyszedłem w poniedziałek zawsze rano i chciałem jechać tramwajem, wtedy tramwajem do pracy, to wyglądało cała okolica w ten sposób, jak po jakiejś imprezie masowej. Wszędzie walały się śmieci, wszędzie były papiery. Czegoś takiego nikt nigdy w życiu nie widział. To było po prostu zawsze co poniedziałek. Nie wiem czemu, no może
przez to, że w weekend nikt nie sprzątał, tak? Bo ci, co chodzą i sprzątają, to raczej nie robią tego w weekendy, albo przynajmniej nie w tej dzielnicy. Także tak to było, jeśli chodzi o to miejsce, w którym mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy w takim domu. To był dom, w którym było wiele mieszkań i myśmy mieli o tyle takie szczęście, że to nasze akurat było takie, że mieliśmy po prostu prywatność i mieliśmy swoją łazienkę, mieliśmy swoją kuchnię, ponieważ inne mieszkania były tak rozmieszczone w tym domu, że miały wspólną powiedzmy łazienkę, dwa pokoje, czy też na przykład kuchnię wspólną. Nam się udało, ponieważ mieliśmy od tej strony, gdzie okna wychodziły na ulicę, i tam po prostu pokój, z którego wychodziliśmy, bo to było mieszkanie jednopokojowe, to akurat mieliśmy swój przedpokój, swoją część wydzieloną w tym domu i mieliśmy dostęp do łazienki, mieliśmy dostęp do kuchni. To mieszkanie nie było duże, ono miało może 25 metrów kwadratowych. To było takie malutkie mieszkanko, ale ono było na początek dobre. Było na początek naprawdę dobre z tego względu, że po pierwsze, ja zanim się przeprowadziłem do Rumunii, to no moja Anna musiała się sama utrzymać. Tak, musiała się sama utrzymać i dla niej nie było po prostu możliwości, żeby wynajęła sobie jakieś mieszkanie, które byłoby po prostu droższe. Nie było jej stać na to. Jeszcze wtedy pracowała w innej pracy, dlatego też no było tak, a nie inaczej. Ja dopiero jak się przyprowadziłem do Anny, no to było inaczej, jeśli chodzi o płatności, tak? No bo razem zaczęliśmy na to wszystko zarabiać, że tak powiem. No ale zostaliśmy tam przez 2 lata po prostu z różnych tam powodów też, no może trochę ten czynnik ekonomiczny gdzieś przemawiał, ponieważ nie chcieliśmy na początku naszej wspólnej przygody gdzieś tam wydawać zbyt dużo na opłaty typu właśnie mieszkanie, jakieś rachunki, i to była dla nas gdzieś dobra opcja, dlatego też spędziliśmy tam 2 lata. I mówię do was już ponad 4 minuty. Taki złapałem flow poranny. Słychać śpiewające ptaszki, ćwierczące sobie. A ja się przejdę jak zwykle moimi uliczkami, wydeptanymi ścieżkami i będę kontynuował. Ale obrócę jeszcze kamerę i pokażę wam ulicę, którą idę. To jest ulica, którą idę. I zobaczcie, co się narzuca. Nie ma tu chodników. Wielokrotnie powtarzaliście mi: no gdzie są chodniki? Gdzie ty tutaj chodzisz? Gdzie są chodniki? Nie ma chodników. No, jak widać, nie ma, jest ciężko, żeby przejść. Ulica jest szeroka na tyle, że mieszczę się między samochodami. Nie jestem też osobą otyłą, jak wiecie, jak widać zresztą. Dlatego no, radzę sobie. Tutaj będzie kawałek akurat czegoś, co można nazwać trochę pseudochodnikiem. No bo tutaj, jak widać, jest wejście do jakiegoś sklepiku. Tak, sklepik taki osiedlowy. A tędy, no to powiedzmy, że można sobie tak przemknąć i przejść takim malutkim piedestałem. Ale przejdźmy właśnie do tego, kto był właścicielem tego domu, w którym mieszkaliśmy, w Piazza Ferentari, w dzielnicy cygańskiej. Już nie będę dalej tłumaczył, że po prostu jestem przyzwyczajony do tego słowa i tak mi gdzieś się zakorzeniło w głowie, że no nie jestem w stanie inaczej mówić, nie wiem, tak mówić Romowie i tak dalej. Nie, zostawmy to. Mówi się po prostu tak potocznie i tak jak mówię, nie chcę nikogo obrażać. Właśnie właścicielem był Marian, tak, takim młody, znaczy młody, no młodszy ode mnie on był, tak, młodszy ode mnie, to dla mnie to był młody chłopak, gdzieś około tam miał 28-29 lat, może koło 30, i on był właścicielem całego domu. Ten dom w ogóle był wybudowany pod wynajem, typowo pod wynajem, z tym, że on mieszkał w tym domu razem z nami. Mieszkał i jego mieszkanie było na parterze przy samym wejściu, tak, do domu. Wchodziło się, mijało się jego mieszkanie i my wychodziliśmy schodami na piętro do naszego mieszkania, na pierwsze piętro. Także tak to wyglądało od tej strony i muszę powiedzieć, że mieliśmy z nim dobre relacje. Dobre, aczkolwiek były one specyficzne, jak właśnie
przystało na osoby tego pochodzenia, jakim on był, to był faktycznie specyficzny i dało się to odczuć. A między innymi chodzi o to, jak na przykład on był oszczędny. Oszczędny do przesady. I zwłaszcza to było zimą. Mimo że my płaciliśmy za wynajem, płaciliśmy osobno rachunki, to on nie chciał gdzieś, żeby w efekcie te rachunki za zużycie gazu na przykład, bo tam było ogrzewanie z piecyka gazowego, z takiego dużego, który rozprowadzał całe to ciepło po całym domu. On nie chciał, żeby te rachunki przychodziły duże. Nie chciał, żeby po prostu płacić zbyt dużo za ten gaz i ograniczał to ciepło. To znaczy w ten sposób, że no minimalnie włączał ogrzewanie, tam kaloryfery delikatnie, słuchajcie, były ciepłe, delikatnie, była zima, przychodziły zimne dni, Anna go upominała: Marian, włącz ogrzewanie, no ale codziennie go upominać, codziennie się go pytać, żeby włączył na chwilę ogrzewanie, no to było po prostu gdzieś tam żenujące. No i Marian był oszczędny, strasznie Marian był oszczędny. On nie chciał włączyć tego grzania. A jemu, nie wiem, czy on miał jakieś osobne ogrzewanie. Myśmy się już w pewnym momencie zdenerwowali i stwierdziliśmy, że dobrze, nie chcesz, Marian, włączać ogrzewania gazowego, to my sobie sami dogrzejemy. I kupiliśmy takie na prąd, to się nazywa kiedyś, posłuchajcie, to się nazywa tak farelka, farelka sobie kupiliśmy. Wiecie, co to jest farelka? Oglądają tu osoby, które są młodsze, poniżej 30 roku życia. Może wy nie wiecie, co to jest farelka. To jest taki nie wiem, nie piecyk, jak się to mówi, no. Na prąd, taki z wentylatorem i to grzeje. Taki ogrzewacz, nie wiem, to jest farelka po prostu, ja nie wiem, jak się to nazywa inaczej. I taką farelką żeśmy sobie ogrzewaliśmy sobie, także przychodziły pewnie większe trochę rachunki za prąd. Marian, gdzieś to się rozłożyły te rachunki na wszystkich, więc Marian się nie spostrzegł, że my tym grzejemy, że sobie dogrzewamy właśnie farelką. Dlatego też to jest właśnie jedna z takich cech, z takich po prostu, jakby to powiedzieć, sytuacji, którą chciałem wam opisać, związaną właśnie z tym ogrzewaniem. Akurat jeśli chodzi o wodę, woda zawsze była ciepła, na wodzie nigdy Marian nie oszczędzał, zawsze była gorąca woda i do wody to jeszcze później przejdę, jak będę opowiadał o naszym następnym mieszkaniu, gdzie mieszkaliśmy na Piazza Rachowa. A tymczasem uciekam z tej ulicy, bo jeżdżą kałmuki cały czas i hałasują tutaj. Dlatego odezwę się za chwilę. Jeszcze a propos słów, bo tam mówiłem na wstępie tego filmu, że pojawił się taki odcinek, w którym mówiłem o jednym przekleństwie, brzydkim słowie. Były też inne filmy gdzieś, o których mówiłem właśnie o różnych słowach, które mnie zaskoczyły w języku polskim. Ale chciałem wam jeszcze wspomnieć o tym, że zrobiłem też taki film, jak się ludzie witają, jakie są różnice pomiędzy Polakami a na przykład Rumunami. Też był ciekawy odcinek, odsyłam was dziś do tamtego filmu. I to mi się przypomniała właśnie taka sytuacja z Marianem. Tak, było tak kiedyś, że mu powiedziałem po prostu buna. I to było coś, co po prostu przekroczyło wszelkie granice. Takie granice, że no on się śmiał, tak w duchu widziałem, że się śmiał, nie chciał tego robić tak i śmiać się prosto mi w oczy, ale dało się to odczuć, ponieważ jeżeli się zwracacie do mężczyzny w Rumunii, to trzeba mu powiedzieć salut i to jest tak po prostu cześć, tylko i wyłącznie do mężczyzny. Do kobiety mówi się buna, a ona mu powiedziała buna i ja powtórzyłem po niej, a powinienem powiedzieć salut. No i to był taki duży nietakt. Nie wszyscy o tym też akurat wiedzą, nie wszyscy oglądali właśnie tamten film, ale tak mi się przypomniała właśnie taka jedna z sytuacji z Marianem. Ale teraz przejdźmy do jeszcze innej kwestii, na przykład była historia z lodówką. I z lodówką była o tyle ciekawa historia, że zepsuła się. Marian był osobą oszczędną, osobą przedsiębiorczą i on nie chciał kupować nowych rzeczy, on nie chciał kupić nowej lodówki, on miał wszystko z tak zwanego szrotu, nie wiem, albo no po prostu gdzieś skądś to brał, z jakichś takich, nie wiem, złomowisk kupował
tego rodzaju meble kuchenne i przyniósł taką lodówkę, żeby nam wymienić. Mieliśmy duży problem, żeby ją wnieść, była strasznie ciężka taka, nie wiem, chyba jakaś rosyjska w ogóle lodówka z Sybiru czy skądś przyjechała i naprawdę w 3 osoby ją wnosiliśmy. Ja, Marian, jeszcze taki chłopak, którego nie wiem, czy pamiętam imię, nie pamiętam jego imienia. On mieszkał koło nas, mieszkanie obok, mieszkał z mamą, bo on był jeszcze nastolatkiem i próbowaliśmy wnieść tą lodówkę we 3. Ale Marian miał różne takie pomysły i stwierdził, że tą lodówkę obrócimy ją do góry nogami i myśmy ją obrócili i wiecie, w tej lodówce jest ten gaz, cały ten freon i gdzieś jak ją obróciliśmy i wnosiliśmy ją odwrotnie, to po podłączeniu, po godzinie gdzieś tam, czy po 2, bo myśleliśmy, że to się musi tam gdzieś ustabilizować i tak dalej, lodówka nie działała. Nie działała. Lodówka ze szrotu, piękna, nowa, przyniesiona przez Mariana i nie działała. No i musiał załatwić kolejną. Był tak niepocieszony, był tak po prostu zły, że jak to jest? Najpierw wezwał jeszcze takiego fachowca, speca elektryka jakiegoś od lodówek i on powiedział, że no nie, chyba się wylał ten freon, czy coś tam się stało z tą lodówką. Nie ma możliwości, żeby ona działała. I znowu była akcja z lodówką, ale wtedy już Marian był uważny. Już wtedy naprawdę nie przewracaliśmy tej lodówki do góry nogami i wnieśliśmy po Bożemu, tak jak trzeba było, tą lodówkę. Już jakąś inną, też z odzysku, też z tak zwanego szrotu. No i była. I działała już później do samego końca. A ja się obrócę jeszcze, bo wam pokażę, no, tutaj piękne rzeczy przede mną. A mianowicie, popatrzcie sobie, ktoś tutaj wystawił, no, żeby ktoś mógł sobie wziąć i wiecie co? To mi się przypomniało moje dzieciństwo. Miałem takiego pieska, identyczny. Może to jest mój piesio. Ja miałem takiego jako dziecko, ja nie mogę, no przecież to jest pamiątka z dzieciństwa. Pamiątka z dzieciństwa. Nie wiem, ale mi się przypomniało. Miałem, nie wiem, no, 6 lat może. Tak gdzieś było, słuchajcie. Dobra, idę dalej i opowiadam. Dobrze, słuchajcie, zawrócę sobie. Zostawię mojego piesia. Niech sobie po prostu tam egzystuje. Może go zabierze jakieś inne dziecko. Ja już troszkę wyrosłem z takich rodzaju zabawek. Dobrze, zostawmy, pomińmy. Chcę wam jeszcze powiedzieć, jak to było odnośnie tego, jak wyprowadzaliśmy się, no bo ten film w końcu będzie nie wiadomo jak długi, jak tak będę opowiadał i z takim animuszem opowiadał tę historię. Nie chcę, żeby ten odcinek znowu trwał nie wiadomo ile. I jak w momencie... Co jest? Co jest? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja nie jestem z policji. Nie jestem z policji. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O tam? Tu jesteś, pieso? O, jesteś tu. Uchwyciłem cię. Pozdrawiam, piesku. Ja nie jestem policjantem. Idziemy dalej. Nie szczekaj. Bądź cicho. Grzeszny pies. I w momencie, jak doszliśmy do sytuacji, dojrzeliśmy do takiego momentu, żeby się wyprowadzić z Piazza Ferentari, stwierdziliśmy, że chcemy po pierwsze trochę mieć większe to mieszkanie, nie mieć problemów w zimie z tym ogrzewaniem, żeby nie oszukiwać Mariana też i włączać sobie farelkę. No i stwierdziliśmy, że czas szukać czegoś. Ależ... Ja nie mogę, gość przejechał taksówką, ale... Okej, rozumiem, co się tak zatukło. Tu były takie kamienie, kamierdolce takie leżały na ulicy i on wjechał na takiego jednego. I tak się zatukło. Myślałem, że koło rozwalił, ale nie. Przeżył to. Przeżył. I to były właśnie takie rzeczy, które nas motywowały do tego, żeby się wyprowadzić. Znaleźliśmy to mieszkanie na Piazza Rachowej. Naprawdę od samego początku mieliśmy tam bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściciele, takie młode małżeństwo, oni mieli też dziecko, które im się dopiero urodziło i mieszkali też przy Rachowej, tylko parę bloków dalej, a to mieszkanie chcieli po prostu wynająć, żeby, nie wiem, tam chyba to drugie spłacali w kredycie czy coś. Już nie jest to istotne. I oni wynajmowali to, w którym myśmy się wprowadzili. Wszystko mieliśmy nowe, jak tam przyjechaliśmy na to mieszkanie. Wszystkie sprzęty, lodówka, kuchenka, no meble może. Meble nie były jakieś takie znowu
te najnowsze, ale te meble kuchenne na pewno były nowe. Szafa może tak była troszkę starsza, jeśli chodzi o pokój, w którym mieszkaliśmy. Ale naprawdę wszystko wyglądało elegancko. To mieszkanie było wyremontowane, czyściutkie, świeżutkie. Naprawdę cieszyliśmy się, jak tam wprowadzaliśmy się do tego mieszkania na Rachowej. Na Rachowej, Piazza Rachowa. Powstało wiele filmów. Spacerowałem tam też kolejne 2 lata. I tak wychodziło wszędzie, że praktycznie wszędzie mieszkaliśmy 2 lata, tak? 2 lata, już, to już jest ponad 4 lata, jak jestem w Rumunii. Tak, bo w listopadzie to minęło zeszłego roku, czyli już idzie 5. rok. Teraz mieszkamy od w zasadzie tam końca października, prawie że od listopada tutaj w Ilfow. O tym mieszkaniu, o naszej właścicielce tego mieszkania będę jeszcze wspominał, ale dokończmy temat, jak to było jeszcze na tej Rachowej. Bo naprawdę uważam, że właściciele byli super. Nie oszczędzali tak jak Marian, nie oszczędzali. Naprawdę jak coś trzeba było zrobić w mieszkaniu, to zawsze można było na nich liczyć. Jak się coś zepsuło, wiecie jak to jest. Ja nie mówię o spalonej żarówce, bo takie rzeczy to ja sobie sam robiłem, wymieniałem, tak? Chociaż wiecie, że na przykład w innych krajach jest tak wąska specjalizacja, że kolega mi opowiadał, że on jeździł w Irlandii wymieniać żarówki normalnie w domu, bo tam ludzie nie robili tego, oni potrzebowali elektryka, żeby wymienić żarówkę. Ale ja mówię o jakichś takich rzeczach, no nie wiem co tam, już nie pamiętam, coś się na przykład zepsuło, takiego co no, trzeba było im powiedzieć, żeby oni to wezwali jakiegoś fachowca i tak dalej, tak? Już teraz brakuje mi przykładów, ale naprawdę można było na nich liczyć. Oni nie oszczędzali właśnie, nie oszczędzali. Zalęgły nam się też te karaluchy, które tam chodziły sobie po kuchni. One były gdzieś tam też przyczyną tego, że się wyprowadziliśmy, ale można było na tych właścicieli liczyć, że oni zrobili taką dezynfekcję, ale zrobili ją tam chyba 2 albo 3 razy. Później przez jakiś czas mieliśmy tych robaków, z tymi robakami spokój. No i one się znowu pojawiły, bo one w starym budownictwie, w starym bloku sobie lubiały wyłazić, chodzić sobie, chodziły sobie po blacie, po kuchni, wszędzie trzeba było chować jedzenie, żeby czasem któryś nie wszedł sobie, jaj tam nie złożył, no bo to jest paskudztwo takie. No i to nas gdzieś też zmotywowało później do wyprowadzki. Ale jeszcze o czym chcę powiedzieć, o samym mieszkaniu. Ja zrobiłem kiedyś taki film dawno temu o wodzie w Bukareszcie i powiedziałem w tym filmie, nawet był chyba zatytułowany "Dobrze, że w ogóle jest", ale chodziło mi o ciepłą wodę. I tam było właśnie tak, bo nie mieliśmy takiego ogrzewania jak mamy tutaj, że z piecyka gazowego jest ogrzewane całe mieszkanie, kaloryfery i woda. Tak? Tylko tam było wszystko z miasta Bukareszt, które jest miastem po prostu specyficznym, ujmijmy to w ten sposób. I jeżeli chodziło właśnie o wodę, ciepłą wodę, to bywało tak, że wyłączali tą ciepłą wodę na 3 tygodnie i nawet po tygodniu dopiero piękną karteczkę wywieszali na wejściu do klatki schodowej na bloku, no że wody nie będzie jeszcze tam przez kolejne 2 tygodnie. Po tygodniu czasu, no jak już się ludzie zaznajomili, jak już się przyzwyczaili do myśli, że nie będzie ciepłej wody, to wtedy pojawiała się taka informacja. To było tak irytujące, żeby nie powiedzieć wkurwiające, że po prostu nie dało się tego znieść. Bo okej, jeszcze z tym ogrzewaniem, ale przeprowadziliśmy się na Piazza Rachowa nie po to, żeby mieć problemy z ogrzewaniem, tak jak mieliśmy z Marianem, tak? który skąpił, który po prostu nie chciał włączać tego ogrzewania. To jak tam mieliśmy problemy z Marianem, to tu mieliśmy na Rachowej problemy z miastem Bukareszt, które nie dostarczało nam tego ciepła i znowu wchodziła w ruch nasza farelka. Znowu musieliśmy jej używać. Dobrze, że ją mieliśmy cały czas, że jej nie sprzedaliśmy, że jej się po prostu nie pozbyliśmy. Dlatego też wtedy naprawdę muszę wam powiedzieć, że tak było i dajcie mi chwilę, muszę sobie odpocząć, bo 7,5 minut już do was mówię.
coś niespotykanego. Także tak to było, jeśli chodzi o to mieszkanie na Rachowej. Spędziliśmy tam tyle czasu, ile mówiłem, 2 lata. Uważam, że naprawdę mogę być z całym sumieniem zadowolony, powiedzieć to wprost, że mieliśmy super tych właścicieli tego mieszkania. Nigdy nie zdarzyło mi się wynajmować u kogoś takiego jak oni, nawet w Polsce. O Polsce wam opowiem, jakie miałem też przygody z wynajmowaniem, ale to w innym odcinku, nie w tym. Tak jak mówię, bo film byłby zbyt długi. Ci, co oglądają tylko 7-12 minut, to jak kiedyś tam komentowali, to już by po prostu nie zdążyli tego obejrzeć, bo byłoby za długo, za dużo gadania. Więc jeszcze chcę teraz przejść do tego mieszkania, w którym tutaj mieszkamy obecnie, ale tylko podsumuję to w ten sposób, że Piazza Rachowa, mimo że byliśmy zadowoleni, że były dobre kontakty z tymi właścicielami, to nas zmotywowało do wyprowadzki karaluchy, których nie mogliśmy się pozbyć, i też fakt, że co chwilę brakowało tej wody. No i muszę obrócić kamerę i wam pokazać, bo spotkałem kogoś z PiS-u. Tutaj ktoś jeździ z PiS-u, może jakiś polityk, może ktoś, nie wiem. Film nie jest dzisiaj polityczny, ale zobaczcie sobie, po prostu się pospisał na tablicach. A ten sobie lubi pobiegać, ma po angielsku napisane run. Popeszti le ordeni Ilfov, tutaj gdzie jesteśmy, od niedawna, ale też już mamy swoje przemyślenia co do właścicielki na przykład tego mieszkania. Ona w ogóle go nie przygotowała do wynajmu, bo ona mieszka 400 km stąd. Łaska boska, że jej nie ma blisko, bo to jest taka wiedźma, taka franca. I co chcę powiedzieć? Dlaczego? Za chwilę. Dlaczego ją tak nazywam? Czemu ją tak określam takimi brzydkimi epitetami? Otóż dlatego, że po pierwsze nie przygotowała tego mieszkania do wynajmu z tego względu, że był problem z piecykiem gazowym. Zawsze musi być jakiś problem. Nie zrobiła żadnego przeglądu, zaczęło z niego cieknąć gdzieś tam woda z tych rur, brakowało ciśnienia. Przyszedł pan, miły pan, zapomniałem jego imienia, i naprawił to. Naprawił ten piecyk, zapłaciliśmy 300 lejów za naprawę. Ona była strasznie tym przejęta, że jak to jest, że ona musi teraz zwrócić za tą naprawę. Była po prostu tak niepocieszona, bo to jest kolejna osoba po Marianie, która jest skąpa, która by chciała brać tylko pieniądze za wynajem, a nic nie inwestować po prostu w miejsce, które wynajmuje. I dużo jest takich właścicieli. Jak szukaliśmy mieszkania tutaj w Bukareszcie, a oglądaliśmy czy w Bukareszcie, czy to, co jest tutaj na przedmieściach, to wielu spotkaliśmy takich właścicieli, byliśmy w takich mieszkaniach, gdzie były takie ekscesy, co tam się działo w tych lokalach, że to jest w ogóle temat na osobny odcinek, żeby to wszystko opowiedzieć, w jakim stanie te mieszkania były. I tutaj już okej, zdecydowaliśmy się, mieliśmy trochę dosyć, że tak powiem, szukania, odpowiadała nam cena, odpowiadało nam to, że mamy to miejsce postojowe wliczone w wynajem mieszkania, w cenę, także no przemawiały za tym mieszkaniem właśnie te rzeczy, to, że mamy ogrzewanie, ciepłą wodę, że to nie idzie z miasta Bukareszt, które też sobie skąpi i szydzi z mieszkańców tego miasta, więc zdecydowaliśmy się tutaj już przeprowadzić. Pewne właśnie te rzeczy, jak z tym piecykiem, wyszły po jakimś czasie, no ale tak jak mówię, właścicielka nie przygotowała tego mieszkania. My jak tutaj w ogóle przyjechaliśmy, żeby je posprzątać sobie jeszcze, to zajęło nam naprawdę 2 dni sprzątanie wszystkiego. Wszystko było tak zapuszczone, ponieważ ona nie mieszkała tutaj 2 lata, no i się troszkę nabrudziło, po prostu zakurzyło i tak dalej. Dużo było do pracy. Okej, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć i pominąć gdzieś tam, aczkolwiek no mogła to też jakoś, jakkolwiek trochę ogarnąć. No ale dobrze, posprzątaliśmy sobie i się wprowadziliśmy. Jeszcze mieliśmy z nią już na początku taki bym powiedział, dyskomfort, ładnie to ujmując, ponieważ
wprowadziliśmy się tydzień, na ostatni tydzień października i ona powiedziała, że ona chce sobie policzyć za ten tydzień. Przeliczyła sobie to tam gdzieś. Wyszło jej 400 lejów za tydzień mieszkania, co później gdzieś tam w efekcie, jak to ona nam powiedziała, po miesiącu właśnie, w grudniu nam powiedziała, że musiała zapłacić podatek, bo ona chciała zarejestrować to. Chciała zarejestrować to, że my mieszkamy w urzędzie jakimś tam, nie wiem, skarbowym, urzędzie miasta, gdziekolwiek to się rejestruje w Rumunii, nieważne. I chciała od tego odprowadzać podatek. I musiała odprowadzić podatek. Ona stwierdziła, że 500 lejów, że więcej niż my jej zapłacili za ten pierwszy tydzień mieszkania, ale ona chyba to jakoś musiała płacić za rok, czy nie wiem, za jakąś tam jaki okres czasu tego podatku. Nie wiem, nie interesuje się tym. To jest w jej kwestii. Większość ludzi, 99% ludzi tego nie robi, bo po prostu szanują swoje pieniądze. I oni nie rejestrują takich umów. W Polsce to się robi, odprowadza się 8% podatku takiego od tego dochodu, od wynajmu i z tego co wiem, to w Polsce też 99% ludzi tego nie robi, wszyscy mają to po prostu w dupie, ale ona chciała być szczególna, chciała być bardzo uczciwa, no i to zrobiła, zarejestrowała, straciła na tym jeszcze pieniądze. Później miała pretensje, nie wiem dlaczego do nas, ale żaliła się strasznie, że jak jej zrobiliśmy przelew i w ogóle jak jej robimy przelewy za wynajem tego mieszkania, to ona traci jeszcze na tym, bo traci 5 lejów. 5 lejów, bo bank, my mamy konto w Węgrzech, a ona ma w Banka Transylwania i jak Banka Transylwania otrzymuje przelew z naszego banku, to jej pobiera 5 lejów prowizji. No i to już jest w ogóle, my powinniśmy w ogóle o te 5 lejów spisać większą umowę. Umówić się z nią, ale ona nie wiedziała. No i teraz ma problem, no jest po prostu 5 lejów strat na co miesiąc. W miesiąc 5 lejów, nie wiem, pewnie jak będzie podpisywała umowę z kimś innym, kiedyś tam w przyszłości, no to weźmie to pod uwagę i sobie ona pewnie doliczy te 5 lejów, bo no to jest duża strata dla niej i no co tu można dużo powiedzieć. O, odwrócę na chwilę, zrobię przerwę, przerywnik, pokażę wam ciekawą rzecz, która się pojawiła na moim polu, którym sobie lubię spacerować. I zobaczcie, taka ciekawostka, ktoś tu sobie urządził chyba stolik. Ja widziałem, jak w Sylwestra ludzie robili sobie grilla. Tam nawet chyba jeszcze, tam dalej jest jakiś węgiel jeszcze, chyba tam może jeszcze ognisko palili później, także no, dzieje się. Tutaj widzicie rekwizyty, proszę bardzo, jakieś kamienie, nie wiem w sumie po co, ale zawsze się mogą przydać takie rzeczy, no tylko w Rumunii, tak, takie rzeczy, piękne, coś pięknego. Ja wiem, że jak nagrywam ten film, to tak się troszkę podśmiechuję, opowiadając te różne historie, ale dlaczego? Można to wszystko potraktować na wesoło. I tak to jest, słuchajcie, z tą panią, która jest właścicielką tego mieszkania. Po prostu też jest na swój sposób specyficzna, żeby nie powiedzieć skąpa, raczej jest skąpa, jak widać, ceni sobie wszystko, za wszystko by sobie chciała też policzyć. Ostatnio też Anna z nią rozmawiała, bo ten pan, który przyszedł, specjalista od tego piecyka, to powiedział, że bo czasami jest tak, że odkręcimy wodę, a zwłaszcza zależy nam w łazience, jak się kąpiemy, to najpierw leci woda trochę zimna, zamiast od razu lecieć ciepła i on stwierdził, że trzeba wymienić baterię. Ta bateria jest słaba i że coś tam po prostu z nią jest nie tak. Okej. I ja powiedziałem do Anny, dobrze, to wymienimy tą baterię i możemy kupić. I ja to wymienię sam, bo to są proste rzeczy. Odkręcę, kupię klucz, bo nie mam, ale on się kiedyś przyda w przyszłości i że ja to wymienię. A jak ona to powiedziała tej pani właścicielce, no to oj, wpadła w taką furię, bo zadzwoniła, bo ona jej napisała, że jak to jest, że takie koszty znowu, to jak to jest, że myśmy sobie poradzili z tą baterią do tej pory. No dobrze, ale wcześniej nie myśleliśmy o tym, żeby zmienić, to też trzeba, najpierw my musimy w to zainwestować, później ona musi zwrócić pieniądze za to, bo to, no bo to jest jakby jej mieszkanie, tak? My nie dokonujemy jakichś modyfikacji, które miałyby być
bo my sobie zrobiliśmy jakieś widzimisię. No to są podstawowe rzeczy, które powinny działać, a nie działają. No i strasznie miała po prostu z tym problem. Muszę zawrócić, bo tutaj będę kończył gdzieś ten odcinek, a już tam dalej nie chcę spacerować. Także takie były sytuacje, takie, które mogę gdzieś tu właśnie się podzielić nimi, opisać jak to było w tych trzech miejscach w Rumunii. Myślę, że będzie jeszcze na pewno ciekawie, jak będziemy się przeprowadzać. I to jest to, co moja Anna powiedziała też, tak, że ona się nie może doczekać, aż też w sumie z tego miejsca, gdzie jesteśmy, się wyprowadzimy. Tutaj te wszystkie bloki dookoła, co widzicie za mną i tak dalej, to jest też tak zwany shit, takie gówno, które jest wybudowane po taniości. Po taniości u nas w sypialni słychać za ścianą, jak sąsiedzi rozmawiają, już nawet nie muszą włączać muzyki, słychać wyraźnie nawet, co mówią. I jest to też gdzieś tam bardzo denerwujące. Czasami, jak oni właśnie przesiadują, zwłaszcza w nocy, nie wiem, oni są specyficzni, ci sąsiedzi też tutaj, ponieważ u nich impreza trwa cały tydzień. Cały tydzień na okrągło. Oni w ogóle nie chodzą spać czasami. Nie wiem, kiedy oni śpią. Cały czas coś tam się dzieje, cały czas gadają, cały czas robią sobie jakieś party. Wiele ludzi tam jest i robią hałas. I dobrze, że tu mamy dwa pokoje, ponieważ możemy iść do salonu i tam już jest cicho. Zamykamy drzwi od sypialni i tam sobie śpimy czasami w salonie. Większość, bym powiedział, niż w sypialni. Z racji po prostu tych sąsiadów. Dlatego gdzieś też to mieszkanie, w którym jesteśmy teraz, ono jest po prostu bardzo głośne. W tym sensie, że słychać wszystko za ścianą. A ściany są cienkie. Cienkie. No i to jest takie trochę dziadostwo. Co tu można powiedzieć? Nie wiadomo, gdzie mieszkać, bo w starych blokach są karaluchy, wychodzą z rur, z kanalizacji. W nowe bloki są budowane tak, że słychać wszystko za ścianą. Nie wiadomo, gdzie mieszkać. Zobaczymy, będziemy rozważali wszystkie opcje, propozycje, gdzie się przeprowadzić. Jak coś się stanie faktem, to wam powiem oczywiście na YouTubie. No ale póki co jeszcze tu jesteśmy, na pewno do wakacji, tak mi się wydaje. A co się wydarzy po drodze, to po prostu zobaczymy. Dobra, słuchajcie, myślę, że wystarczy gadania w tym filmie, w tym odcinku. To są takie historie, doświadczenia, którymi chciałem się podzielić. Jeżeli wy wynajmujecie gdzieś mieszkania za granicą, bo w Polsce to okej, o polskich mieszkaniach będzie kiedyś też film, pojawi się i poopowiadam też różne historie, jak to było, a jak to jest za granicą, bo właśnie za granicą może być różnie, może być inaczej niż w Polsce. Wszyscy, którzy mieszkacie gdzieś w innych krajach, podzielcie się swoimi historiami. Tylko napiszcie taką mniej więcej tak w streszczeniu, żeby to nie było długie. Też te komentarze bardzo, ale zresztą piszcie co chcecie. Napiszcie jak to było, czy mieliście też problemy jakieś z właścicielami, czy musieliście używać farelki, żeby wam było ciepło, czy mieliście ciepłą wodę, a może czegoś innego brakowało wam w tych miejscach, w których musieliście mieszkać. Napiszcie jak to było, jestem bardzo ciekaw. Tyle z mojej strony. Kończę ten film, pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach tego kanału. No i widzimy się w następnych odcinkach. A jeszcze w ogóle to chciałem powiedzieć, no to jest właśnie film z cyklu Kilka minut o Rumunii. Poprzednim razem się nie pojawił, ponieważ nie wymyśliłem sobie żadnego tematu w zeszłym tygodniu, który chciałbym omówić, przedyskutować. Po prostu gdzieś zapanowała cisza o kilku minutach związanych z Rumunią. Czasami tak bywa, nie miałem weny, nie wiedziałem co nagrywać, a nie chciałem czegoś robić na siłę. Dlatego dzisiaj złapałem wielkie flow do opowiadania takich historii i ten film powstał. Powstał właśnie w dniu dzisiejszym z cyklu Kilka minut o Rumunii. Dobra, koniec, żegnam się z wami. Do zobaczenia następnym razem.